Witam, moi drodzy, was serdecznie. Słuchajcie, nagrywam tak trochę niestandardowo, bo tu jest kamera nie komputerowa, tylko taka normalna. Dym, moi drodzy, jest dym. Ale od początku. Wyszedł trailer nowego Call of Duty. Wiecie, no pewnie niektórzy z was już nie nadążają z gotowaniem bigosu na uspokojenie nerwów i piciem rumianku, nerwosolu i tak dalej. No, połowa łapek w górę najebane, 104 tysiące, masakra w ogóle. No, Call of Duty Infinite Warfare, gdzieś tam w przyszłości, biegają, coś tam, wiecie, no, lasery, ciulstwa, no, nie kupię tego. Ale na koniec tego trailera, moi drodzy, co się pokazuje? Odświeżona, moi drodzy, wersja Call of Duty Modern Warfare 4, czyli pierwszego Call of Duty z serii Modern Warfare i jednego generalnie z najlepszych Call of Duty, przynajmniej w mojej opinii. Grało się w niego tak dobrze, multi do dzisiaj jest tak oblegane, są pełne serwery dosłownie. No, kto grał, ten wie. No, myślę, że większość z was generalnie grała. No, po prostu gra, no, taka była, jest. I moi drodzy, wychodzi remaster, czyli cała kampania na nowej wersji silnika, przerobiona, 10 map do multi. No super, no fantastycznie. Ale co się okazuje? Że dostaniemy to Call of Duty tylko, kiedy kupimy Call of Duty nowe Infinite Warfare w specjalnej Legacy Edition. Czy kupimy sobie to odnowione Call of Duty 4 osobno? Oczywiście nie! Nie kupimy go osobno, moi drodzy, nie ma takiej opcji, a szkoda jest tym większa, że na im górze można sobie zobaczyć trailer, porównawcze screeny, jak będzie wyglądała ta odświeżona wersja Call of Duty. No i naprawdę graficznie wygląda to, no jak widzicie, cudownie i naprawdę z miłą chęcią, z wielką przyjemnością bym sobie taki remaster ograł i kampanię, i multi, na którym będzie dostępne 10 map, bo naprawdę była to miodna gra i z wielką chęcią, tak samo ja, jak i myślę wielu z was, wielu graczy w ogóle, by sobie to odświeżyło po prostu. Nie, gówno, nie odświeżymy sobie, no chyba, że kupimy Call of Duty, prawda, w tej wersji, tutaj zasięgając info z GameZilly, w tej wersji, prawda, Legacy, która będzie kosztowała, nie wiem, czy to w tej wersji będzie kosztowało 79 dolarów, mi się wydaje, że widziałem gdzieś. Zresztą sprawdźmy to na bieżąco. Call of Duty Infinite Warfare. Proszę bardzo. Co nam tutaj mówią? Legacy Edition 89 euro. Czyli w tym momencie, zaraz sobie to przeliczymy na naszą polską walutę. 89 euro, przelicz na cebuliony, ile wychodzi? 380, no zaokrąglimy, 390 zł. No moi drodzy, ja bardzo bym chętnie w to Call of Duty zagrał, ale w te już nie. I na przykład, no, nie kupię tylko z kuli tego Call of Duty tego, no bo 390 zł to są pieniądze, których bym w życiu nie dał za grę. Szczególnie, no, że mnie te Call of Duty Infinite Warfare po prostu kompletnie, no, nie interesuje. To jest dalej to samo, ta sztampa, dalej idą w tą przyszłość, no, no, jakie jest zadowolenie graczy, no, widać. No, można powiedzieć, że opinie są generalnie podzielone. No nie jest dobrze, moi drodzy, nie jest dobrze. Ja, to jest bardzo sprytny ruch, to jest dołączenie tego zremasterowanego Call of Duty 4 do tego nowego Infinite Warfare jest bardzo sprytnym ruchem, bo pomimo wszystko będzie duża grupa ludzi, którzy, no, zdecydują się kupić to Call of Duty tylko z kuli tej wersji odświeżonego Call of Duty 4 i są ludzie, którzy zabulą te tam 390 zł, no to jest na polskie warunki jak na grę bardzo dużo, ale tam bardziej na zachód może to nie jest aż tak dużo, żeby to kupić. No w każdym razie sprytny ruch, no, moi drodzy, co można by powiedzieć na temat Call of Duty? Same shit, different day, Call of Duty never changes, no. No i to, moi drodzy, szkoda. Wielka szkoda, bo naprawdę super sprawa by była. No, to tyle. Ja idę ważyć bigos na nerwy.
Cóż.